W naszym studiu zapowiadany gość, pani Janna Olech. Dzień dobry. Dzień dobry. Graficzka, autorka książek dla dzieci, bardzo poczytnych książek dla dzieci, a teraz autorka scenariusza filmowego, który otrzymał właśnie nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Tytuł tego projektu to Pompon. Nazywam pani scenariusz projektem, bowiem do realizacji filmu jeszcze daleka droga. Trochę o tym rozmawialiśmy teraz przed wejściem na antenę. No właśnie, jakie są szanse na to, że film nagrodzony w konkursie za X i pisf będziemy mogli zobaczyć w kinach? No pierwsza przeszkoda została pokonana. Tak? Ten treatment, bo w, bo w tej branży filmowej taki obowiązuje żargon dosyć nieznośny, więc treatment to jest jakby przymiarka do scenariusza, to jest szkic scenariusza. On ma 25 stron, tam jest zaledwie jedna scena dialogowa, więc, te, więc to jest taka próba pierwsza i, to, i, i właśnie ten treatment, czyli szkic wygrał. Wygrał konkurs, no a teraz trzeba pozyskać producenta. Trzeba przede wszystkim rozwinąć ten szkic w, w pełen scenariusz i, i pozyskać, znaleźć producenta, zgromadzić środki. Więc ta droga jest długa i wyboista, ale pierwsza przeszkoda za nami. No mam nadzieję, że, że nazwisko autorki scenariusza i ta nagroda jakoś pomogą przekonać filmowców, że warto zrealizować ten projekt. Do konkursu przystępowaliśmy incognito, bo to były zaszyfrowane pod, pod godłem nasze nazwiska. Jurorzy nie wiedzieli, kogo... Oceniają i to też daje mi pewną satysfakcję, chociaż być może tajemnica nie była bardzo tajemnicza, dlatego że Pompon jest adaptacją moich książek. Tak? Przed paroma laty ukazała się seria trzech książek o Pomponie i, i to one po prostu przerobiłam mnie jako na scenariusz. Mówiła pani, że no, trochę możemy zdradzić z tego co jest w scenariuszu, ale oczywiście nie puentę. No, na na puentę przyjdzie nam poczekać aż film powstanie. Więc proszę powiedzieć, czy to jest, bo nie nazywa pani tego adaptacją swoich książek, czy to jest jakaś nowa historia? Do pewnego stopnia tak, natomiast scenariusz się rządzi innymi prawami. Tak? Moje książki są zbiorem pewnych takich skeczy, epizodów, które nie są powiązane w jakąś dramaturgiczną oś. Tam, tam nie ma kulminacji, nie ma, nie ma zakończenia, po prostu są szereg różnych drobnych przygód Pompoda. Na potrzeby filmu trzeba było skonstruować dramaturgię, trzeba było napisać historię i to ekscytującą historię. I w związku z tym scenariusz znacznie się różni od, od tej wersji książkowej. Bardzo pomocne okazały się takie korepetycje, bo konkurs poprzedziło seminarium, do który, na które zaproszono autorów książek, scenarzystów, dialogistów i to, scena, to, to ten, ta, te, te korepetycje trwały kilka dni, odbywały się w Konstancinie Pod Warszawą i okazały się niesłychanie pomocne. Właściwie jestem bardzo wdzięczna Instytutowi Sztuki Filmowej i zaiksowi, że że na taki pomysł wpadli. Dlatego, że my, którzy tak jak ja, którzy ze scenariuszami niewiele mieli do do, do, do czynienia uzyskaliśmy jakby taką lekcję. Wykładano nam przez parę dni, na czym polega scenariusz. Pokazano nam wyniki badania oglądalności. Bardzo ciekawe badania na tym, jak dzieci reagują na, na poszczególne sceny w filmie. Więc najpierw rozwinięto jakąś filmową fabułę i badano reakcję dzieci. I to było bardzo, bardzo pouczające. I to nam to niesłychanie pomogło. Ja z tego w każdym razie zrobiłam Użytek z całą pewnością. Można powiedzieć, że, że uczyła się pani tak na nowo tej tak, sztuki tak, pisania no. scenariuszy, że to jest zupełnie coś innego niż pisanie To jest zupełnie inna materia. Znaczy, szczerze mówiąc, ja, ja miałam wielokrotnie do czynienia ze scenariuszami, bo zdarzało mi się oceniać scenariusze od strony literackiej, ale jakby stricte literackiej. Natomiast jakby tej, tego warsztatu scenariuszowego nie, nie byłam świadoma do końca. Są na to pewne algorytmy proste, pewne tabelki, można każdy scenariusz rozpisać na, na pewne etapy, i to jest wiedza tajemna i bardzo, bardzo potrzebna. A to znaczy, że pisanie scenariusza filmowego jest takie bardziej sformalizowane niż pisanie książek? Absolutnie tak, znaczy, pisząc książki mamy. Swobodę. Pełną. Y, pełną. I tak nikt nas jakby nie, nie, nie dyszy nam w kark i nie, y, nie zagląda przez ramię. Natomiast scenariusz y, musi spełniać pewne warunki, a najważniejszym jest to, żeby ta historia y, po prostu była na tyle emocjonująca, żeby trzymała w napięciu tego widza, żeby on nie prysnął nam z kina w połowie. <laughs> no, łatwiej odłożyć książkę czasami niż y, uciec z kina. Tak, tak. No, no, nie rejestrujemy tego, jak, jak wytrwali byli nasi czytelnicy, na której Ach. stronie polegli. Z filmem jest inaczej. Z krzesła, z których widz powstaje nagle w środku seansu, skrzypią, rozlega się topanie i już wiemy, że film nie odniósł sukcesu. To w jaki sposób przyciągać uwagę najmłodszych czy to czytelników, czy widzów? No, Kluczowa zapewne jest wiarygodność postaci, tutaj z tą wiarygodnością o tyle trudno, że Pompon jest smokiem, tak? nie jest dzieckiem, nie jest chłopcem, Pompon jest smokiem, smokiem, który wynurzył się z odpływu umywalki w domu państwa Fisiów, czyli dwojga rodziców i, i dwójki dzieci, chłopca i dziewczynki, którzy żyją w permanentnym konflikcie, kłócą się ze sobą. W domu trwa wojna, taka podjazdowa. Ich pokój dziecięcy jest przedzielony linią demarkacyjną. Oni się wzajemnie obrażają za tej, za tej granicy. I mogę tylko zdradzić, że pompon ich pojedna na koniec. Na początku pompon jest ukrywany w skrzyni na pościel, jest niewielki, z czasem rośnie, sekret się wyda. Ale tak długo jak oni skrywają przed rodzicami fakt, że opiekują się smokiem, to muszą kooperować, muszą współpracować i w związku z tym to im pomoże znaleźć porozumienie. Czyli jest w tym taki wątek, czy też ktoś kiedyś użył określenia smrodek dydaktyczny w tej historii, a ja pamiętam, że pani deklarowała, że, że, że stara się unikać takiej Znaczy dydaktyki. Rzeczywiście boimy się dydaktyki jak, jak diabeł święconej wody, i pompon nie jest takim modelowym bohaterem pozytywnym, ponieważ jest kłamcą notorycznym. Jest dosyć bezczelny, obcesowy, ma, ma takie grubiańskie obyczaje. <laughs> Żywi się muchami i innymi dziwnymi sznurowadłami na przykład. No dość, że pompon nie jest grzecznym smokiem. Ale smrodek dynaktyczny jak najbardziej jest dlatego, że Pompon bezgranicznie ufa reklamom. I po prostu jest zakochany w, w, w takim marketingu um, medialnym. I w związku z tym jest bardzo łatwowierny I, i jego wyobrażenie o świecie, o świecie, którego nie oglądał, ponieważ mieszka w domu fisiów tak? i jest starannie skrywany. Jego wyobrażenie jest zupełnie fałszywe, i pewnego dnia pompon zostaje celebrytą. Przyczyni się do tego pewien, pewien przypadek, zrządzenie losu, i on będzie się musiał z tym światem zmierzyć. No i gdybym miała to ująć w jakąś taką formułę dydaktyczną, to właśnie konkluzja jest taka, że trzeba myśleć krytycznie, trzeba mieć dystans do tego, co się słyszy, w, zwłaszcza w takim marketingu, w mediach, w, w reklamach. I te, jeśli tam jest jakiś morał, to właśnie taki na końcu. No bo zdarza się, że najmłodsi też, prawda, ten świat dostarczany przez media pochłaniają tak bezkrytycznie? Otóż co, tak, dzieci, które mówią sloganami reklamowymi i które yy, znaczy pół biedy, że chłoną jak gąbka, ale że nie potrafią odcedzić tego, co, co, co jest prawdą, a co jest fałszem. A czy książka nie przegrywa z tym yy, światem mediów? który jest tak łatwo dostępny Absolutnie dla najmłodszych? Przegrywa. I, I co to jest, zrobić, żeby nie przegrywała? I to jest taki lament dosyć powszechny, uh -huh. bo niedawno robiłam wywiad ze szwedzką pisarką Moni Nilsson, która odniosła wielki e, książkowy sukces. Napisała bestseller serię książek od Satie i te książki były dwukrotnie, dwukrotnie e, ekranizowane i ona powiedziała, że, że, że e, ekranizacja Gwałtownie przys jakby przyspieszyła popularność książki, więc do pewnego stopnia te media się wspierają wzajemnie. E ekranizacja z całą pewnością służy popularności i poczytności książki. No ale e odwrotnie e pewnie rzadziej bywa. Tak? No, 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 trzeba jeszcze wiedzieć, że filmy mają to do siebie, że mają bardzo duże budżety promocyjne, tak? podczas kiedy wydawnictwa na promocję książek y nie mają środków. I to jest także ta, ta, ten czynnik, który czyni różnicę. To co robić, żeby najmłodsi sięgali po książki, żeby czytali? No z pewnością nie obrażać się na, na ich upodobania i podążać za tymi gustami. Ja mówię, że zawsze, ponieważ to pytanie często pada, to ja odpowiadam, że... Nie próbować na siłę jakby przekonać dzieci do lektur naszego dzieciństwa, ponieważ ten, ta zmiana generacyjna jest tak ogromna, że niektóre są, że niektóre są tak. ramotami. Tak? Mhm. I, I przy całym naszym zachwycie dla, dla lektur naszego dzieciństwa one mogą się nie sprawdzić. I cokolwiek dziecko czyta, a najlepszym, najlepszą rekomendacją jest rekomendacja rówieśnicza. To, to rodzic powinien za nią podążać. Jeśli polubi jakiegoś autora, to konsekwentnie podsuwać mu książki tego samego autora, to bywa skuteczne. A przede wszystkim, w moim mniemaniu, stworzyć takie rówieśnicze grono, które wzajemnie się będzie nakręcało, dlatego że te mody nastoletnie są bardzo silnym takim czynnikiem, faktorem, który, który kształtuje ich gusta. Więc jeśli nasze dziecko, nasza córka, syn ma przyjaciół, którzy czytają, to to jest po prostu ym, najlepsza gwarancja. Też. Tak, to jest taki sprzymierzeniec nie do pominięcia, absolutnie pierwszorzędny. Jak babcia rekomenduje książkę, to bywa, y, to, bywa, że to nie działa. Natomiast jeśli rówieśnik y, czyta taką książkę, to y, to jest, y, dziecko za tym podąży, zapewne. A jak pani rozpoznaje y, potrzeby, gusty swoich y, czytelników Ha, no z, z tym bywa różnie. Y, mam kłopot na przykład, ja recenzuję książki dla dzieci, więc, więc to jest właściwie mój fach. I, i mam kłopot z fantazją, prawda? Fantazja mm -hmm. mnie usypia, po prostu y, działa jak tabletka na No ale chcąc, nie chcąc, muszę być na bieżąco, więc czytam te książki. Y, mody, widzę jak one odgrywają. Ogromne, jakie mają znaczenie. Więc jak jest sezon na, na, na wampiry, no to, to jest ogromny wysyp książek wampirycznych. Jak jest sezon na political fiction teraz wśród nastolatków, bardzo popularnych, to, to nie obrażam się na te mody, tylko po prostu za nimi podążam. Jak rozpoznaję? Szczerze mówiąc, to jest dosyć ten hazardowy fach. I taki ob, 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 obarczonym ryzykiem, dlatego że te mody szybko się zmieniają, I, i my dorośli musimy pozostać elastyczni. Myślę, że jakby, że tu jest clue, tak, że ym, przyglądać się dziecku uważnie, wspierać w jego upodobaniach, nie dąsać się, nie karcić, prawda, że lektury nie takie, nie dość ambitne i tak dalej. I, I co najważniejsze, czytać książki, które czytają nasze dzieci. Rodzice często nie mają pojęcia, co to za książki, jakby kompletnie nie uczestniczą w tym procesie jakby inicjacji czytelniczej dziecka, i to jest błąd. Myślę, że to jest też fantastyczna platforma porozumienia między rodzicem a dzieckiem. To znaczy, że jeżeli e, nastała moda na książkę zmierzch, która jest wyzwaniem dla rodzica, bo jest e, no, powiedzmy sobie, Marna, tak? Ale ta moda była tak ekscytująca i tak, tak długo trwała, że właściwie rodzic, który taką książkę przeczyta i porozmawia o niej ze swoim dzieckiem, po prostu zarabia punkty. tak? Nagle okazuje się być partnerem. A podczas takich, który się dystansuje od upodobań swoich dzieci, no to pozostanie tak w cudzysłowie ramolem, tak, takim po prostu nudziarzem, który nie rozumie, no, tego o co trzeba tu chodzi. za wszelką cenę uniknąć i tego tak staramy się unikać. Myśmy uniknęli, mam nadzieję, dydaktyzmu w, w stosunku do najmłodszych czytelników, ale w stosunku do rodziców. Świadomie nie, prawda? Tak, tak. No tutaj jakąś lekcję wygłosiliśmy, tak. Może nam wybaczą. Warto sobie wziąć do serca. Ja na pewno sobie biorę słowa naszego gościa dzisiejszego, pani Janny Olech, przypomnę nagrodzonej za projekt scenariusza do filmu Pompon. Mam nadzieję, że doczekamy się ekranizacji tego scenariusza i no, będziemy w... mogli obejrzeć Polskie, Pompona w Polski Instytut Sztuki Filmowej <grym> zadbał też jakby o o taką przynętę dla producenta, mianowicie poza tym, że ja dostałam to stypendium scenariuszowe, to producent ma obiecane dofinansowanie na produkcję tego filmu. I oby ta konfitura okazała się y, taka smaczna. Mam nadzieję. Janna Olech była naszym dzisiejszym gościem w poranku. Bardzo dziękuję. I ja dziękuję.